Dobry wieczór, kochani. Witam Was w ten piękny marcowy wieczór i dzisiaj zapraszam Was na denko. Jest to denko ze stycznia oraz lutego i tutaj powiem Wam po prostu, co się mi sprawdziło, a co nie. I postaram się tak szybko przejść przez to, także zapraszam do oglądania. Może na pierwszy ogień pójdą rzeczy z kartki. Ja je dostałam od konsultantki i to były rzeczy, próbki, które dostałam, jak się rejestrowałam w Oriflame. Może zacznę najpierw od czwóreczki, to jest pięk odnawiający Novage. Do twarzy, szczerze mówiąc, to nie wiem, czy mi coś zrobił, raczej nie czułam jakiegoś żadnego odnowienia, czy wygładzenia, czy czegokolwiek. Tutaj mam dziewiątkę, jest to rewitalizujący żel pod prysznic i szczerze mówiąc to jest Butanicals i powiem otwarcie, że on pachniał cytrusowo, ale tak śmierdząco cytrusowo, nie podoba mi się ten zapach, mył jak każdy inny żel. No, nie wracam do niego. Siódemka to odżywka do włosów Eleo. Akurat pachniała ładnie, włosy były po niej całkiem gładkie, przyjemne w dotyku. Ona ma taki kolor żółtawy, seledynowy, coś takiego. I jedna taka próbka na jedno użycie mi wystarczyła. Trójeczka to żel oczyszczający Novage Supreme i szczerze powiedziawszy chyba mył jak każdy inny, bo nie pamiętam jak działał. Praktycznie nie czuję zapachu. Także jeśli ktoś z Was go miał, to napiszcie opinię, bo ja po prostu nie pamiętam jak działa. Piątka to perfumowany krem do ciała Eclat Femme Weekend i on bardzo ładnie pachniał, całkiem dobrze nawilżał skórę. I oczywiście chyba z gliceryną, więc czuć ten taki zapach jednak kremu balsamu. I tak, nie z... A może to Pink Solny? Tak. Nie zużyłam tutaj tylko maseczki Swedish Spa, którą jeszcze mam, szejku i kapsułki do twarzy. Była jedna kapsułka do twarzy nowej czy Nutri 6, także nie znam ich działania. Maseczki jeszcze będę testować. Natomiast zużyłam tutaj Pink Sony Swedish Spa i on ma takie drobinki. Sól. Jeszcze jakieś drobinki i taki jakby, o, trochę mi się odbiło, olej. Sól z dodatkiem oleju. Specyficznie pachnie, czuję lekki zapach soli, jakiegoś olejku, ale niestety nie umiem go opisać. No, nie powiem, tak jak sól, tak? Jak Pink Solny, no trochę może ręce były gładsze, ale też nie bardzo pamiętam. Działania. Także to chyba tyle będzie z tej recenzji. Nie zużyłam jeszcze, ale mam rozpakowane i wyrzucam po prostu opakowanie po medełku Avon Care Skin Defense. Ładny, delikatny zapach. No, mydło jak mydełko do mycia rąk, tak? Niestety jeszcze rzadko go używałam i po prostu nie pamiętam też jak działało. Też głównie ja używam mydeł do prania, bardzo rzadko do mycia rąk, bo po prostu ręce mi się wysuszają, ale jeżeli chcecie, dajcie znać, to powiem w następnym denku po prostu jak to działało. Może się w końcu uda zużyć więcej mydeł. Zużyłam tutaj takie Cotton Pads, czyli to były takie waciki do demakijażu z Oriflame. Ile tu było sztuk? Nawet nie wiem, szczerze mówiąc. Całkiem
Całkiem dobrze mi się sprawdziły. Zmywało się nimi przyjemnie makijaż. I też było ich całkiem sporo, powiedziałabym. Te waciki były, powiedziałabym, że grube. One nie były jakieś mega cienkie. Ale też właśnie przyjemne takie w dotyku i przyjemnie się z nich korzystało, co jest ważne dla mnie. Kolejną rzeczą też z Oriflame jest olejek na ciepło. Szczerze mówiąc, ładniej pachnie na zimno niż na gorąco. Ja go włożyłam do gorącej wody na około minutę. Obawiam się, że niestety na ponad minutę. I kurczę. I tutaj jest napisane, żeby to wmasować we włosy, a ja to spłukałam i może dlatego niewiele mi ten olejek zrobił. Natomiast też nie czułam się komfortowo w olejku, więc po prostu nie wrócę już do niego. To jest olejek kokosowy i pszenica. To jest też jednorazówka 15 ml. Jego się otwiera, już się nie zamknie, więc gdybym to użyła na dwa razy, po prostu mi się to nie opłaca. Podobnie nie wrócę już do tych rzeczy. Oprócz tego balsamu Eclat Femme Weekend, bardzo ładnie pachniał. Nie wrócę po prostu z tego względu, że powoli zużywam kosmetyki Oriflame. Też z Avonu zamierzam zużyć sporo rzeczy i po prostu przerzucić się na kosmetyki bardziej naturalne, wegańskie, te sprawy. Kolejną rzeczą, jaka mi się nie sprawdziła, to jest antyoksydacja. Maseczka z ziai z jagodami acai przeciw efektom teknek. Gdzie nie mam pojęcia, jakie to są efekty. To miała być wygładzająca i łagodząca podrażnienia. Szczerze powiedziawszy, podobało mi się uczucie takiego lekkiego chłodzenia, natomiast nie zauważyłam, żeby mi coś wygładzała. Tutaj jest napisane, żeby pozostawić to na 10-15 minut, lecz resztę wklepać lub spłukać letnią wodą. Ja wolałam to spłukać, ponieważ jak kiedyś miałam maseczki w płacie z Avonu i na jednej, konkretnie tej z olejkiem arganowym, było napisane, żeby jej nie spłukiwać. To miałam po prostu uczucie raz ciepłej, raz chłodnej skóry, jakbym siedziała przy jakimś ognisku czy coś. I następnego dnia mnie wysypało, także nie będę po prostu ryzykować. Tutaj jeszcze ma zawierać kwas hialuronowy. No spoko, nawilżę kwas hialuronowy podobnież, więc do tego nie wracam. Ups. Podobnie jeszcze nie wracam do tego. To jest dezodorant, nawet go do końca nie zużyłam. Kupiłam inny, ten wyrzucam. To był dezodorant z On Duty, wersja Energia, czyli taka niebieska. Ładnie pachniał przed potem. Przepraszam, to był antyperspirant i przed potem nie chronił. Nie chronił w ogóle. Tyle, że ładnie pachniał. Może by się sprawdził na zimę, aczkolwiek jak się spociłam pod pachami w zimę, to też niewiele mi to dało, więc do tego też nie wracam. Tutaj zużyłam taką próbkę z serii Optimas 1,5 ml. To jest Urban Guard 3D. Krem na noc. Czyli też ma z kwasem hialuronowym. To miała być seria jakaś nawilżająca. Szczerze mówiąc, nie czułam, żeby mi coś zrobił po dwóch zastosowaniach, także też do tego nie wracam. I może chciałam powiedzieć, może żeby troszeczkę zmienić klimat, że do niczego z tego nie wracam, to pokażę ulubieńca, bo tu też mam, ale jednak tutaj nie. Tutaj troszkę mi się rozmazało. Dwa odcienie chyba podkładu, tak? Dwa, tak. To jest na pewno beż, a to jest
Vanilla? Nie pamiętam. W każdym razie ten jaśniejszy odcień. Czy nude? To są te podkłady Pure Euphoria. Beż niestety dla mnie za ciemny i zbyt dużo różowych podtonów. Natomiast ten jaśniejszy, jak widzicie, bardzo, bardzo ładny, jaśniejszy od mojej skóry. I to jest super. Także akurat podobało mi się działanie. Też nie miałam takiego poczucia, że moja skóra nie oddycha. Przyjemnie pachniał, przyjemnie się w nim chodziło. Także akurat spoko. Tutaj zużyłam dwie próbki balsamu Encanto Inspiring oraz jedną próbkę podkład. Jedną próbkę balsamu Intense i tutaj jeszcze Encanto Spontaneous i to chyba tyle z tych balsamów, tak. One wszystkie dobrze nawilżają. Powiedziałabym, że dosyć długo pachną jak na balsamy. Są to balsamy perfumowane. Wszystkie zapachy mi się podobają. Po prostu trzeba sobie wybrać jakiś określony. Ja jeszcze mam wersję Georges. Tą najnowszą. I też całkiem spoko nawilża, powiedziałabym, że nawet bardzo dobrze, bo faktycznie czuję, że moja skóra jest taka miętsza, gładsza i taka, no taka po nawilżeniu, także polecam. Również dobrze mi się sprawdził ten krem Avon Care z masłem kakaowym, gdzie nie przepadam za 400 ml wersją tego kremu, ponieważ no, ona jest dość rzadka i nie powiedziałabym, że cokolwiek mi robi. Więc ta mniejsza wersja jest dla mnie lepsza i też pięknie pachnie masłem kakaowym, także też polecam. Zużyłam również mój ukochany krem Dermosen półtłusty. Jak zawsze dobrze mi się sprawdza. Pięknie pachnie, chroni skórę, robi to, co ma robić, tak, nawilża, fakt, czuję nawilżenie. Stosuję wraz z nim krem Ziaja i ja wiem, że on jest z pochodnymi, z tym olejem parafinowym, czy olejem mineralnym, jak zwał, tak zwał, ale on mi się dobrze sprawdza, bo po prostu moja skóra się tak nie przesusza, także to połączenie bardzo lubię. Kolejny mój ulubieniec, niedawno odkryty, to jest łagodzący żel po depilacji i zużyłam tylko połowę, bo są dwie saszetki, to są saszetki z Eveline i one mają dwie saszetki i jedna saszetka jest na dwa użycia. Czyli na dwa użycia, czyli na przykład ja używam na nogi i na pachy, bo jak ostatnio próbowałam resztki dać na nogi, to było troszkę za mało. I co jest wspaniałe w tym produkcie, to to, że skóra mnie nie swędzi po goleniu, nie mam żadnych czerwonych krostek, więc to jest, jeżeli macie skórę wrażliwą, skłonną do zaczerwień, tak jak ja, on właśnie jest aloesem, tak powiedziałabym, że jak się go nałoży, to tak jakby lekko chłodził, ale to jest chwilowe uczucie. Nie jest mocno lepki, jest tak odrobinkę lepki, szybko się wchłania, bardzo, bardzo Wam polecam naprawdę. I co najważniejsze, nie jest testowany na zwierzętach i jest wegański. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam, że jest wegański, bo tu jest tylko połowa i nie mogę zobaczyć oznaczenia. Kolejnym produktem, jaki tutaj zużyłam, to jest maseczka z ogórkiem z Eveline, przepraszam, z Oriflame. I to jest maseczka pachnąca ogórkiem, ale troszkę chemicznie, chłodząca, aczkolwiek troszkę mnie swędziała po niej skóra, także będę szukać innego chłodzącego zamiennika. A poprawka, mam maseczkę z Avonu, z Moringą. Kolejny hicior to jest Eveline Look Delicious, to jest biomaseczka i naturalny scrub. Wegańska, ona tak właśnie wygląda. Tutaj jeszcze trochę zostało.
Jeżeli mieliście, któraś z Was miała taki skrób do ciała z Oriflame, który potem się okazało, że się pieni, jest również myjący, to pachnie identycznie. Właśnie takim słodkim meonem, ale z taką dodatką cytrynką. Mega orzeźwiający zapach. Też chłodzi. Też czułam chłodzenie na mojej skórze, aczkolwiek trochę swędzące, więc nie jestem pewna, czy tak powinno być, ale mega mi się podoba. Zobaczcie po prostu, to jest takie przyjemne w dotyku, takie lekko właśnie chłodne i czuć ten zapach. Ja już mam kolejne opakowanie kupione, będę wracać do tej maseczki. Kolejną rzeczą, jaką zużyłam, to jest krem Planet Spa Aromaterapii z włoską bergamotką i olejkiem eterycznym z cytryny. I no, niestety nie mój zapach. Nawilżał mniej więcej ręce spoko, na stopy mi się nie sprawdził. Zużyłam go na stopy, bo okazał się być mega wydajny, ale ten zapach mi po prostu przeszkadzał, bo było tam mimo wszystko za dużo cytryny. Nie czułam tam bergamotki. Jak zazwyczaj nienawidzę zapachu bergamotki, to tutaj ta seria ma tak zapachy połączone, że nie ma jakiejś mocnej przewagi jednego czy drugiego zapachu, ale tutaj po prostu tak mocno czułam tę cytrynę, że do tego nie wrócę. Ale z tej serii, jeżeli ktoś lubi zapach cytryny, polecam, i jeżeli ktoś lubi, to polecam tą wersję olejek miętowy i aloes? Nie jestem pewna. Taki z takim turkusowym tutaj paseczkiem. Dawno nie używałam, zapomniałam, co jest w składzie. Zużyłam jeszcze próbkę serum z kwasem hialuronowym, które bardzo lubię, aczkolwiek teraz troszkę odstawiłam, ponieważ moja skóra zaczęła się przesuszać i po prostu stwierdziłam, że potrzebuję przerwy, dlatego to serum będę stosować rzadziej, ale jest spoko. Również zużyłam próbkę Optimals z Oriflame Hydra Radiance. To miał być też jakiś nawilżający. Ładnie pachnie. Uważam, że spoko działał. Bardzo taki lekki krem. Tutaj jeszcze zużyłam Sleep Potion, czyli eliksir na noc. Tutaj tak się prezentuje skład. Ja lubię te produkty z distillery. Właśnie one są zazwyczaj drogie. Dlatego ja kupuję próbki i chętnie wracam do nich. Tutaj jeszcze jest próbka kremu z Bielendy Ceramidy Złote. I tą próbkę akurat zużyła moja mama. Bardzo dobrze jej się sprawdził ten krem. Skóra była taka gładka, nawilżona, przyjemnie, delikatnie pachniał. Także może mama się skusi na pełną wersję. Tutaj mam jeszcze pomadki Ruby Kiss, znaczy próbki Nude Suede. Zakupiłam pełną wersję, bo piękny kolor. Divine Wine również piękny kolor. I Red Supreme również jeden z moich ulubionych kolorów. Aktualnie właśnie dopiero teraz zauważyłam, że Divine Wine ma drobinki. Aktualnie przerzuciłam się na dosyć ciemne kolory, także chętnie kupię sobie jakąś ciemną szminkę. Kochani, w tym filmiku to wszystko. Oczywiście, jeśli Wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę i komentarze. Piszcie śmiało, co Wam się sprawdziło, a co nie. Jeżeli nie chcecie pominąć innych moich filmików, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. I do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!